to Guild Wars 2 Pre-Order, który kosztuje 20 zł, jest dostępny jak na razie w Empiku i który daje nam tylko jedno. Jednodniowy, wcześniejszy dostęp do gry. Z kompletnym przeciwieństwem Standard Edition Pre-Port Chess, który dawał dostęp do tygodniowych weekendowych testów, 3-dniowy Head Start, ograniczona dostępność. Aha. A także coś, co się nazywa Heroes Band. Moc, precyzja, bla bla bla, bla bla bla. Zdrowie, uszkodzenia. I don't understand any of that. Oh, hi. I tak, tutaj mamy kartę. Aha. Kartę z kluczem, który umożliwi nam pogranie przez jeden dzień przed premierą w Guild Wars 2. I oczywiście ten pre-order pack daje również nam zniżkę na pełną wersję gry. Premiera pod koniec sierpnia. Wow. Tak więc, to unboxing Guild Wars 2 pre-order wersji na PC. Jeśli podobał się Tobie ten film, nie zapomnij kliknąć w górę. A także zasubskrybować mojego kanału.